Dzień dobry Państwu. 17 już wybiła. Ja mam tą przyjemność rozpocząć dzisiejsze wydarzenie. Jest to wydarzenie takie inne niż wszystkie, tak? Jest to wieczór z poezją, realizowany w ramach naszego projektu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym pod tytułem Moja, Twoja, Nasza Biblioteka. Jest on realizowany w ramach projektu Blisko, a Blisko to nic innego jak biblioteka, lokalność, inicjatywy, społeczność, kooperacja i oddolność. Dlaczego tak? Ano dlatego, że biblioteka jest instytucją, która chętnie współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami także z terenu gminy. Stąd też dzisiaj wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Dębina zaprosiliśmy Państwa na taki wieczór z poezją. Proszę Państwa, zaczniemy dzisiaj od spotkania z panem Edwardem Marszałkiem. Zapraszam, panie Edwardzie. A któż o poezji mógłby lepiej rozmawiać z poetą niż drugi poeta? Pan Marek Petrykowski, prezes Związku Literatów Polskich z Rzeszowa. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry Państwu, a właściwie można by powiedzieć dobry wieczór, bo dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy koncert z pewnością przeciągnie się do późnych nocnych godzin. Moi drodzy Państwo, jestem niezmiernie zbudowany tym, jak szczelnie wypełniliście Państwo salę Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym. Życzyłbym każdemu poecie, każdemu artyście, żeby na jego spotkanie przyszli tak wspaniali ludzie, wypełniając całą przestrzeń. To żaden problem, wystarczy zaprosić wolną grupę Bukowinę na koncert i przychodzą. Szanowni Państwo, jako że dzisiejszy program jest bardzo napięty, przechodzimy do tak zwanej części właściwej i tak Edziu na rozgrzewkę, żeby nie było, że od razu tak mocno, to chciałbym Cię zapytać o Twój pierwszy wiersz, który napisałeś i opublikowałeś. Czy ty jeszcze go pamiętasz? Ja tego pierwszego nie pamiętam, natomiast pamiętam ten, który został nagrodzony, wspomniany Węglarz, 2003 rok. To wiersz przypadkowy zupełnie, bo akurat zostałem rzecznikiem prasowym wtedy, czyli z obowiązkiem czytania nowin Dziennika Polskiego Wyborczej. Przeglądam. I ja znałem historię Bieszczadzkie Anioły, takie były wtedy festiwale w Bieszczadach. I tam w nowinach było ogłoszenie, że do jutra można nadsyłać wiersze na konkurs ten poetycki. No, szybko siadłem, napisałem, wydrukowałem, zalepiłem, wysłałem. I zapomniałem o tym, bo to minął miesiąc, przyjechałem na te Bieszczadzkie Anioły, ja zawsze tam wtedy otwierałem ten koncert SDM-u, wychodziłem z taką trębitą, grałem na trębicie i wtedy wchodził SDM. I przyjeżdżam na ten festiwal. Jest Adam Ziemianin, znany mi wcześniej dużo, i podchodzi Adam Ziemianin i mówi: słuchaj, w tym roku ten konkurs fajnie wypadł, nawet ten poetycki, rozstrzygaliśmy wczoraj. Mówi: wiesz co, główną nagrodę zdobył gość, który się dokładnie nazywa tak jak ty, tylko on mieszka gdzieś pod Krosnem. Edwardzie, tytuł dzisiejszego wieczoru to Porozmawiajmy o Bieszczadach, pośpiewajmy z Bukowiną. Ale Edwardzie, ja bym chciał nadać taki podtytuł dzisiaj jeszcze dla owego tytułu. Porozmawiajmy z Edwardem Marszałkiem o Bieszczadach konkretnie. Bo dzisiaj, moi drodzy, może tego metaforycznego widzenia Bieszczadu, takiego z gładko srebrnymi pniami buków, z mgłą ścielącą się po połoninach. Dzisiaj, wybaczcie, tego nie będzie. Dzisiaj będzie konkret. Konkret, pytanie o detal, o człowieka, a może nawet o nazwisko. A dlaczego? Zaraz, Edwardzie, się dowiesz. Sporo miejsca w twojej poezji zajmują smolarze, wozarze, ludzie, którzy na co dzień związani są z lasem, z wyrębem tego lasu, ale nieco tajemniczo brzmi wiersz zatytułowany Sokoliki. Cóż są owe sokoliki? Bo mnie to bardzo zainteresowało.
Sokoliki dla mnie to takie miejsce magiczne trochę, bo zaraz po szkole poszedłem w Bieszczady do pracy, do lasu. I tak się zdarzyło, że no chciałem być tak jak najdalej, po prostu, żeby było ciekawie. I trafiłem do takiego leśnictwa, w którym na Sokoliki, czyli ostatnie właściwie leśnictwo czynne. Później już był tylko Bukowiec, Beniowa, Sianki, ale one były nieczynne, bo nie miały obsady kadrowej. Spędziłem tam ładnych parę lat, poznałem tam wielu ludzi. To była, no, to były czasy, pierwsza połowa lat 80., bardzo ciekawe czasy, bardzo ciekawi ludzie, stan wojenny, historie związane z tym, że ludzi tam kierowano do pracy, nie było wtedy bezrobocia absolutnie, ale kierowano do pracy tych, zwłaszcza, którzy nie chcieli pracować, czyli tych, co odsiedzieli swoje, przychodzili, tych, co mieli problem, z gdzieś tam żona ich wygoniła z domu, czy przedziwne historie, no, przedziwne historie, przedziwne postacie. I te Sokoliki dla mnie to po pierwsze nazwa leśnictwa, po drugie to też ludzie, takie właśnie może nie orły, sokoły, ale takie Sokoliki dla mnie. I dlatego kiedyś tam skreśliłem takie, no przepraszam za wyrażenie, wiersz Sokoliki, ale ponieważ wiem, że jesteś umówiony z Jackiem, to Jacku, masz Sokoliki? Zapraszamy, Jacek Buczyński. Bardzo dobrze przygotowany. To niech przypomni, bo ja też nie pamiętam już, jak szły te Sokoliki. Drwalom z tamtych lat, klejem żywicy i terpentyn zapachem powitały mnie, młodzika, latem 1980 świerki na Sokolikach. Wierząc w swe siły, leśną teorię, na praktyki krytykę wystawiłem. Zamiast publiki wokół same Sokoliki. Były i wiersze drukowane kornikiem, sprzedawane na pniu, na brak czytelnika głupio narzekać w Sokolikach. Dnia wciąż brakowało, góry za niskie, las za mało dziki. Wkrótce mi się zdało, żem już pojął całe Sokoliki. Dziś wątły dym z komina i zakalec chatki nad Wołowcem przypomina, że gdybym tam nie był, pewnie byłbym nikim, nie tylko dla orłów. Sokoliki 1987. Edwardzie, powiedz mi, kim jest Adaś Drwal? Adaś Drwal to zupełnie człowiek żyjący z krwi i kości, żyje do dziś. To jest gość, który często dzwoni do mnie tuż przed świętami wielkanocnymi, tuż przed Wigilią. Dosłownie tu już świeczka się pali, Adaś dzwoni. To chłopak, który przyszedł w Bieszczady w tym czasie, co ja, tylko to chłopak spod Łomży gdzieś, uciekł z domu, bo rodzice mieli potężne gospodarstwo rolne i robota mu się znudziła. I przyszedł w Bieszczady, gdzie tej roboty jeszcze więcej. Był drwalem, furmanem, a taka poetycka dusza. Jakbyśmy tam śpiewali gdzieś przy ognisku, Adaś przychodził. Jak no, gdzieś tam książki jakieś pożyczyć, Adaś przychodził. I ten Adaś, on później niestety dostał nożem pod żebro od niezrównoważonego gościa w Łuszczykach Górnych. Przeżył to, ale już był na rencie od 20 paru lat właściwie, siadywał pod sklepem w Łuszczykach Górnych, kto jeździł w Bieszczady, widywał go. Taki 1,97 m, takie łapy mniej więcej no, dwa razy jak moja, ale on nie żebrał. On mówi, że siądźmy porozmawiać i zawsze tam ktoś mu postawił, ktoś tam pomógł mu w tym życiu. Długo mieszkał na Wołosatem w hotelu robotniczym. Miał taki pokoik, gdzie były dwa zydle. I nawet przez jakiś czas był jeden, bo Adaś miał jeden tyłek. Ale potem stawił drugi ten zydel, drugi pniak, żeby ten, kto przychodzi, żeby sobie też siadł. I Adaś dzisiaj jest no, w Domu Pomocy Społecznej. On nie jest wcale taki stary, to jest 60 parę lat, ale no, jakoś tak parę lat temu, jeszcze jak były te dni żubra w lutowiskach,
to Adaś wiedział, gdzie ja się pojawię, to przyjeżdżał na ten niż, już gorzawy nie pił w ogóle i przychodził do mnie i mówi, Edek, to chodź, weźmiemy pierogi na spółkę. I braliśmy pierogi jedne, jedliśmy na pół, mówi, tak jak kiedyś pół litra na dwóch, nie? I taki no, wesoły, fajny ten Adaś, jakoś taki ludzki człowiek, powiedziałbym. O nim też Andrzej Potocki napisał jedną balladę w swojej książce. I Adaś był z tego strasznie dumny potem, że napisał. Ale jak przeczytał, mówi, wiesz co, on napisał o mnie jakoś tak, nie za bardzo mi się to podoba. I potem ja napisałem taki wiersz, Adaś Drwal. Zresztą do tego wiersza Mariusz Wdowin napisał muzykę i ta piosenka była tu wykonywana z tej sceny już. Częściowo poznaliśmy Adasia, ale żeby dopełnić, Jacek Buczyński. Długi drągal, co kradł przygodę losowi, jak inni kradną czas. Tu dojrzałe wino, tam kobiety młode, po upojnej nocy rano ruszał w las. Ścinał buki piłą, potem końmi zwoził swój leśny urobek. Nie miał czasu zjeść. Twarde było życie, mocna była głowa. Ostro czasem w bójce zabolała pięść. Góry ból koiły i bywały lekiem na życiowe wpadki, upadki i wzloty. Rzadko z jakim zagadał człowiekiem, w głowie chował myśli szczero złote. Tylko w knajpie po dobrym wypiciu Adaś robił się nadzwyczaj szczery. Szczerze też w każdym mordobiciu machał pięścią, jak obuchem siekiery. Praca drwala to nie przedsień nieba. Adaś zresztą nie chciał zostać świętym. Z lasu wracał zrąbany jak trzeba, z knajpy czołgał się tęgą rżnięty. Wreszcie z gorzałą rozstał się na dłużej. Rozlazła się pilarka, rdzewieją siekiery, w bukach prowadnicy dziś już nie zanurzy. W czas zmądrzałeś Adaś do jasnej cholery. Tak za kapior i niedoszły rolnik w góry wrasta i zimą i latem. Adaś Drwal, człowiekiem całkiem wolny, mieszka dzisiaj gdzieś na Wołosatem. A jak zajdziesz pod wieczór do niego, do izby bez foteli, wygód i dywanów, uściśnie cię jak starego kolegę łapą sękatą, niczym jawor z nadsanu. Edwardzie, od 37 bodajże lat jesteś ratownikiem bieszczadzkim GOPR. Ale śledząc twoje dokonania poetyckie, trudno znaleźć wiersz o tematyce ratowniczej. Ja znalazłem może jeden, który jest zatytułowany Wołanie. Czy celowo unikasz tego tematu, czy jest to po prostu, czy masz tak szeroką przestrzeń, że jest o czym pisać poza ratownictwem? Ja myślę, że ratownictwo nie jest sfera poezji za bardzo i to bardzo poważna historia. Natomiast cieszę się, że ratownicy są tutaj, koledzy, dzisiaj ze mną. Bardzo miło. Natomiast ja też zredagowałem te opowieści bieszczadzkich ratowników. Wołanie z Połonin, pierwszy tom, drugi tom. Myślę, że dużo tego, co ratownictwie napisałem. A to Wołanie to było też napisane jakoś tak... Ale chyba to taka, pamiętam, taka akcja, która gdzieś tam została w pamięci, no bo jeżeli się idzie zimą, jeżeli czuje się te podmuchy, lód pod powiekami, ale z drugiej strony ma się ten komfort, że na akcję idzie się zawsze nie samemu, zawsze się idzie w pięciu, sześciu czy trzyosobowy zespół, a ten, co czeka tam na tego ratownika, to ma trochę gorzej. I chyba o tym to było ten wiersz, jak dobrze pamiętam. Myślę, że ten wiersz zadedykowałeś swoim kolegom ratownikom, a wiersz ten przeczyta Jacek Buczyński. Goprowcom bieszczadzkim. Góry wołają na nocny taniec. Idziesz bez łaski, sam się prosiłeś być na wezwanie. Gdzieś w stronę Rawki, graniczna strefa, tam wilki wyją.
Skrajnie zmęczeni, skrzyczy telefon. Musicie zdążyć, nim jeszcze żyją. Miarowe kroki, oszczędne ruchy, równe oddechy, wiatru podmuchy, drobiny lodu pod powiekami patrzeć nie dają. Tamci, czy wytrzymają? Oni zapewnie tylko czekają, zamarzną siedząc. Muszą się ruszyć, chyba to wiedzą. Ale czy czują? Pewnie chcą żyć, lecz kto ich zmusi? Czekać spokojnie, dobrze powiedzieć, nam ciepło, łatwo i szlak nas wiedzie. Łatwiej też siły z siebie wydusić, kiedy masz pewność, że przecież musisz. Edwardzie, wiem, że biegasz na nartach, bierzesz udział w biegu piastów, stąd też pewnie dosyć często w twojej poezji tematyka zimowa. Ale powiem ci szczerze, bardzo mocno zaintrygował mnie wiersz zatytułowany Co ma mucha do nart? Naprawdę nie mam pojęcia, Edwardzie, proszę to nam wszystkim i państwu wytłumaczyć. Ja też nie miałem pojęcia, co ma mucha do nart, dopóki nie przyszła taka zima któregoś roku, że nie było śniegu i nie było ani gdzie trenować, ani gdzie ruszyć się. Na Czarnorzekach woda płynęła trasą narciarską, wjechali tam zresztą kładowcy i zniszczyli. I tak siedzę w domu, żona wtedy ma ciężki czas ze mną, siedzę w domu i napisałem wiersz. To niech Jacek już opowie, o co chodzi z tą muchą. Nic tak nie wkurza, jak mucha zimą, gdy wokół lampy krąży uparcie. Trudno spokojnie jej brzęk wytrzymać. Z packą na muchy stoję na warcie. A ona czujna, jak strzała w cięciwie, dźwięk jej miarowe myśli zagłusza, a ty, kozacze, drzemiesz leniwie, narty śpią obok, miast w trasy ruszać. Tory biegowe pod błota puchem, czajka w limanie zapadła głucho, ty zamiast wycia zawiei słuchać, słuchasz jak brzęczy przy lampie mucha. Bo w miejsce śniegu kwitną śnieżyce, zamiast zadymy aż piszczy bieda, bezradnie wyje dziś pod księżycem, a mucha dalej spokoju nie da. Wreszcie przysiadła Franca wśród garów, nartę oburącz trzymam w uścisku, zamach półobrót, świst kandaharów, muchę niecnotę wale po pysku. Ona to winna, że taka zima, że mróz nie ściska, że śnieg nie bieli, że narty tylko po to się trzyma, by muchę wredną po mordzie zdzielić. Edwardzie, turystyczną nutę też trąca wiersz, którego nijak znaleźć w twoich dokonaniach, w twoich książkach poetyckich. Natomiast ja znalazłem ten wiersz trochę przypadkiem, a może nie przypadkiem, na Facebooku. Mam na myśli wiersz, który bodajże napisałeś gdzieś na przestrzeni chyba podczas pandemii, a nosi ona bardzo intrygujący tytuł Oda do turystycznej. O, oda do turystycznej to taki parawiersz, powiedziałbym, rymowanka, która no, przyszła sama. Pamiętają państwo, jak przyszła pandemia, każdy kupował 2 kilo cukru, 4 konserwy, co tam jeszcze, 6 chlebów do zamrożenia i tak dalej, prawda? I zamykali się w chałupie. I ja nakupiłem turystycznych, bo dawno nie jadłem konserwy turystycznej. Jakoś tak, no nie żre się teraz konserw, prawda? I kupiłem tych turystycznych parę. I wreszcie, patrzę, termin ważności gdzieś tam umyka, żona wyrzuci potem, tak, no trzeba zjeść. Otworzyłem tę turystyczną, próbuję, a ja pamiętałem ten smak, zapach, tę galaretkę taką, którą ten smalczyk, który się rozścielało na kromeczce. Galaretkę, która drżała tak pięknie i ten zapach tej turystycznej, no zawiodłem się.
I to szybko przerzuciłem na papier. To już Jacku, proszę. Wiesz, zrobiłem to samo. Oda do turystycznej. W czas zarazy, chcąc przypomnieć sobie czasy, gdy po szlakach już turystów sunął sznur, zakupiłem, ot tak, robiąc znów zapasy, konserwunię turystyczną, tę królową dawnych gór. Pamiętałem jej smak, zapach i klimaty, przez ślinianki ciekły nuty z tamtych dni. Już widziałem róż mięsiwa, delicyjność galarety i ten smalec, co po nocach mi się śnił. Wyszarpnąłem wnet zawleczko, dekielka, denko zdarłem, by smak szlaku poczuć znów. Ale wtedy mnie spotkała rozczarówka bardzo wielka, bo nie była turystyczna z moich snów. I gdy w domu siedzę tak na swojej krześle, jem z przymusu i dylemat ciężki mam, czy szlak trafił tamten szlak, czy to czasy takie głupie, turystyczna się zepsuła, czy ja sam? Wróćmy w Bieszczady i przed nami, drodzy Państwo, koncert wspaniałego zespołu. Wolna Grupa Bukowina. Ale zanim, Edwardzie, jeszcze rozpoczniemy koncert, to ja znalazłem taki wiersz zatytułowany Moja Bukowina. Pozwolisz, że nasz znakomity aktor Jacek Buczyński ten wiersz przedstawi. Ale rzeczywiście, że pozwolę i nawet nie będę protestował. Jasne, bo czas już na Bukowinę. Jasne. Jacku, zapraszamy. Pamięci Wojtka Belona. Na pogodę złocą się buki krzywulcowe, co ze starości giąć się już nie chcą. A wiatr gładzi ich karki i głowy, w kędzierzawe drapie wiechcie. Belonowa Bukowina lśni i szepce. Niedźwiedź bury gawry szuka, bo w domu bukowym koniecznie najlepiej się czuje i snuje się od buka do buka, choć nikt naprawdę domu z buków nie buduje. Dzięcioł kruczoczarny bębni w buków tarabany, wilki struny wiatrom do strojenia dają, korkują, a nie kraczą szybujące kruki, odzywają się bukowiny pienia i pod Wetlińską belonieją buki. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do koncertu, jeszcze jeden bardzo ważny moment. Moi drodzy, decyzją Zarządu Związku Literatów Polskich oddział w Rzeszowie Edward Marszałek otrzymuje tytuł honorowego członka Związku Literatów Polskich za całokształt swoich dokonań, za poetyckie swoje wyprawy, za prace naukowe, które też noszą znamiona książki, za swoją prozę, a również za działalność na rzecz kultury. I to nie tylko w tej małej państwa ojczyźnie, jaką jest Krościenko-Wyżne, ale również za działalność na rzecz kultury Podkarpacia. Edwardzie, pozwolisz, że właśnie w tym momencie wręczę ci legitymację, która nosi numer 1. Edwardzie, jestem ogromnie zaszczycony, że mogę wręczyć ci dzisiaj tą legitymację. Dziękuję serdecznie, dziękuję za honor, który mnie dzisiaj spotyka, ukłon dla szefów Związku Literatów Polskich. Natomiast
Proszę Państwa, tak naprawdę dzisiaj bohaterem tego spotkania jest Wolna Grupa Bukowina. Miało być o Bieszczadach i jest o Bieszczadach i będzie jeszcze o Bieszczadach, a ja z radością zapowiadam Wolną Grupę Bukowina. Zapraszamy na scenę. Oddaję głos, niechaj zalśni Bukowina. Dziękujemy panu Edwardowi. Naprawdę jako właściwie troszkę przejmujący schedę po Wojtku, jeśli chodzi o działalność Wolnej Grupy Bukowina, chcielibyśmy za ten wiersz o Wojtku podziękować. Z pewnością Wojtek, jeśli to usłyszał, jest zachwycony. Dość wytoczyli bań próżnych przed domy kalecy. Żyją jak żyli, bezwolni, głusi, ślepi. Nie współczuj, szkoda łez i żalu. Bezbarwni są, bo chcą być szarzy. Gdy wyżej, wyżej bądź i dalej niż ci, co się wyzbyli marzeń. Niechaj zalśni Bukowina w barwie malin. Niechaj zabrzmi Bukowina w wiatru szumie. Dzień minął, dzień minął, nadszedł wieczór. Świece gwiazd zapalił, siadł przy ogniu, pieśń posłyszał i umilkł. Biegnę wciąż, biegnę przed siebie, w siebie tęczę, rozgarniam rękami. Letnim upałem wytrzeć do sucha spodniałą wilgotną pamięć. Pletą kolory, płynie, płynie rzeka po szarej łące. I płynie, płynie, nie raniejąc rzeką zielonym zajączę. Oceanie, sinobłosy, białe statki ku mnie wyszli. Dwa kamyki moje myśli na otwartych dłoniach niosę. Daj mi miejsce w głębi morza, szczypta lądu, szczypta skały. Tam zbuduję zamek biały, tutaj gniazdo swe założę. Jak ryby tramwaje, a miastach studnia bez dna, a niebo jak żuraw, a niebo jak żuraw. Schyla się nocą i świtem powstaje nad rybną studnia bez dna. W mieście jak ryby tramwaje, a miasto jak studnia bez dna, a niebo jak żuraw, a niebo jak żuraw. Schyla się nocą i świtem powstaje nad rybną studnią bez dna. Mój mieście wyrąbali sady, z dawien zwane od ich właścicieli miar. Mój mieście wyrąbali sady, jesiennym siedymem psujące, pod śniegiem jak ule w pasiece. Trochę jakby zaspy zamyślenia.
jabłko z zimy, co nam zostało. Dzielimy na dwoje. Jabłko z zimy, co nam zostało. Dzielimy na dwoje. Płyną ludzie miastem szarzy, pozbawieni złudzeń marzeń, omijają wciąż główny nurt. Kryją się w swych norach krecich i śnić nawet o karecie, co lśni złotem nie potrafią już. A tam w mech odziany kamień, tam zaduma w wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak. Porzuć kroków rytm na bruku, spróbuj znajdziesz, jeśli szukać zechcesz, nowy świat, własny świat. Rozpuściła wiosna warkocze kwieciste, zbarwniały łąki niczym krach, będzie odpust pod Wiślizą, póki wiosna, póki trwa, póki wiosna, póki trwa. Wieże miast, łuny świata, choć zszarzałe nieraz, witały mnie pustką, żegnały milczeniem, gdym stał się twoim burtem. O, dobra rzeko, o, mądra wodo, widziałaś, gdzie stopy znużone pro. Sił już było brak. O, dobra rzeko, o, mądra wodo, wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak. Brak. Jeśli dom będę miał, to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie gwarzy. Dobrze się idzie, panie zegarze, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Świeca skwierczy i mruga przewrotnie, więc spuszczam oko do niej. Dobry humor dziś pani ma, dobry humor dziś pani ma. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem, a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem, a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Grażyna Kulawik, Wojtek Jarociński, Krzysiu Rzesławski, Wacek Juszczyszyn i niezmiennie z nami Wojtek Belon, czyli Wolna Grupa Bukowina. Dziękujemy.
nadeszła pora czernienia traw zrzęty. Pozostał za nami kosmos jesienny. Przyszło nam u drogowskazu z napisem donikąd stanąć, lecz w nas słowa jak ptaki zmoknięte, lecz w nas myśli strachliwe jak zając. A tyle drogi przed nami, tyle światów przed nami, a tyle pieśni, jeszcze tyle pieśni przed nami. Przychodził, kto go znał, kto mu rękę podał, kiedy nad rowem siadał, wyjmował chleb, serem przekładał i dzielił się z psem. Tyle wszystkiego, co z sobą miał majster bieda. Nikt nie pytał, skąd się wziął, gdy do ognia się przysiadał. Wtulał się w krąg, ciepło jak w kożuch. Znużony drogą wędrowiec Boży zasypiał długo, gapiąc się w noc majster bieda. Aż nastąpił taki rok, smutny rok, tak widać trzeba, nie przyszedł bieda zieloną wiosną. Miejsce, gdzie siadał, zielskiem zarosło i choć nie jeden wytężał wzrok, choć lato pustym gościńcem przeszło, z rudy liśmi jesieni z herdą, wiatrem niesiony popłynął w przeszłość, wiatrem niesiony popłynął w przeszłość, wiatrem niesiony popłynął w przeszłość. Majster Bieda.